Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Terapeuta Radzi chciałabym podjąć temat obuwia dla dzieci. Wybór obuwia jest ogromny w sklepach i często stojąc przed sklepową półką pełną dziecięcego obuwia, trudno zdecydować się na wybór tego najlepszego modelu. Chciałabym podzielić się kilkoma wskazówkami, które w tym wyborze powinny dopomóc. Będą to wskazówki uniwersalne dla stópki, która rozwija się prawidłowo, albo odchylenia są w granicach normy. Natomiast w przypadku, kiedy w obrębie budowy stopy albo jej funkcji występują patologie, wybór obuwia warto skonsultować z terapeutą, który prowadzi terapię. Zapraszam do obejrzenia. Pierwszą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, to to, aby bucik był lekki, a jego podeszwa cienka i elastyczna. Co to oznacza, że podeszwa powinna być elastyczna? Powinna się z łatwością zginać w 1/3 długości stopy, tam gdzie nastąpi przetoczenie stópki dziecka oraz tak naprawdę we wszystkich kierunkach. Więc warto sprawdzić, czy ten bucik tak działa podczas zakupu. I można powiedzieć, że taką ruchomość w zasadzie ma każdy but, który weźmiemy przypadkowo do ręki. Ale kiedy zaczniemy porównywać, do czego zachęcam, to zobaczymy, że już jest inaczej. Bo jeżeli dziecko włoży stópkę do takiego bucika i przy użyciu tej samej siły zacznie pracować, to zobaczymy, że ten bucik daje o wiele większą swobodę tego ruchu, jest większy zakres. Ponadto ta twarda podeszwa będzie hamowała działanie sił od podłoża, które kształtują stópkę od maleńkości. W tym momencie to nie stopa, a ta twarda podeszwa będzie je odbierać. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to zapiętek. Często zastanawiałam się, jaki ten zapiętek powinien być. I jeżeli wykonamy sobie taki nacisk kciukiem na ten zapiętek, to jakby poczujemy, że on nam się ugina pod tym kciukiem. I to jest prawidłowe. Jeżeli jest zbyt twardy, tak jak w bucikach już profilaktycznych, dla konkretnych wad skierowanych, to ten kciuk nam się tutaj nie pójdzie w ten zapiętek. Natomiast prawidłowo w normalnym obuwiu, aby zapiętek ugiął się pod naciskiem kciuka. Ma on nieco stabilizować, ale bardziej po prostu otulać tą piętę i dawać jej swobodę ruchu. Kolejna rzecz to nie jest to dobry przykład obuwia, ponieważ jest on z przodu wąski. W zasadzie jest to dosyć popularne obuwie dla dzieci, ale właśnie zwęża się ku przodowi. Jeżeli spojrzymy, jaki kształt ma dziecięca stópka, czyli jest szeroka z przodu, to obuwie nie będzie zbyt dobre, bo te paluszki nie będą miały zbyt dużo miejsca i swobody do ruchu. Więc patrzymy na to, o tu już jest o wiele szerzej, aby ten bucik z przodu nie był zwężany. Kolejna rzecz, warto oprócz tego, że zobaczymy sobie, jak ten bucik pracuje. Zapiętek. Zobaczyć tutaj od środka, czy nie ma żadnych ukrytych szyć, jakichś grubszych elementów, szwów na całej długości. Ponieważ jeżeli dorosły poczuje, że go coś ubiera, to zmieni but. A dziecko często zmieni wzorzec schodu i może włączyć jakieś kompensacje, których nie chcemy. Więc warto sobie od środka też ten bucik zobaczyć. Jeżeli pozostajemy w temacie butów, to chciałabym przypomnieć taki patent. Jest on znany, ale warty przypomnienia, ponieważ dzieci często mają problemy z zakładaniem odpowiedniego bucika na lewą, prawą nogę. Często im się miesza, nie wiadomo jak to zrobić. I przy użyciu naklejek, czy z postaciami z bajki, czy jakieś zwierzątka, czy jakieś inne właśnie takie oczywiste obrazki. Do tego warto wykorzystać, jeżeli przetniemy na pół i wkleimy ten obrazek tutaj, u góry, teraz pokażę w jakim miejscu, na wewnętrznej krawędzi od środka. Przykleimy jedną część tej naklejki do środeczka, do drugiego bucika, druga część tej naklejki.
to dziecko w buciku, składając sobie ten obrazek do siebie, złączy prawidłowo buty. I jeżeli jego stópki będą przed tymi bucikami, to będzie wiedział, którą włożyć na który but. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Państwa przydatne. A w imieniu innych terapeutów zapraszam na kolejne odsłony z cyklu Terapeuta Radzi. Do zobaczenia.